Siema widzowie, witam was serdecznie, witam moich pięknych, ukochanych, witam serdecznie, delikatnie się z wami stęskniłem, nie będę ukrywał, cześć, witam was, moi cudowni, witam, siemanko, co będziemy dzisiaj robić? Będzie nowy segment na streamie, będzie się nazywał majsterkowanie z Michelem. Będziemy zaraz majsterkować. No właśnie tak, będziemy majsterkować. Witam was serdecznie, cześć widzowie. Witam. O kurwa, ale krzywe są te. O, od razu lepiej. Cześć widzowie, witam was serdecznie. Cześć. Witam was. Cóż mogę powiedzieć, ostatnio byłem podróżnikiem. Podróżowałem po całej Polsce. Byłem w Warszawie, byłem u Xena. I patrzcie co przywiozłem. Tak szczerze, jak ktoś z was chce, to możemy się jakoś dogadać, jak ktoś z was jest z Olsztyna. Bo mam tak, mam widzowie tak. Już wam mówię, co mam. Co będziemy dzisiaj majsterkować? Ponieważ pewnie was to mega zastanawia, jak wspomniałem o majsterkowaniu. Co będziemy dzisiaj majsterkować? Otóż ostatnio w trakcie streama wziął i mi się zjął obraz, więc go naprawimy dzisiaj w mega prosty sposób. Znaczy, co się w ogóle stało? Obraz był i spadł i się jebał, więc tam przykleimy taśmą. Wydaje mi się, że powinno zadziałać chyba, co? Ale tak widzowie, słuchajcie, generalnie mam jeszcze dla was, dla niektórych przykrą informację, a dla niektórych mega szczęśliwą informację. Bo powiecie tak, kurde, w końcu ten sobie pójdzie. Ale słuchajcie, generalnie tak, dzisiaj Oliwia zdała wszystkie egzaminy, możecie napisać dla niej pokrzęp albo serduszko. Zdała wszystkie egzaminy i ma totalnie jebane jaja i ma totalną chillerę, więc wynajęliśmy sobie na tydzień mieszkanko i nie będzie streamów przez najbliższy tydzień, ok? A za co Popo dostał bana? Bo nie wiem, no ale tak, nie będzie streamków przez około tydzień, ponieważ tak jak mówię, będziemy chillować bombę i będziemy, nie wiem, grać w Wiedźminę na playaku. Wiesz o co chodzi. Zrobiliście to, jak sobie pójdzie. No i kurwa, takiego komentarza oczekiwałem. Dobra, myślicie, że to taśma wytrzyma? Na przykład jak skleję tylko w dwóch miejscach, czy muszę skleić jeszcze? Nie wytrzyma? Mi się wydaje, że wytrzyma, tylko ta taśma mi się kończy, to mnie trochę boli. Ta taśma mi się delikatnie kończy. Ej, a którego Red Bulla powinienem otworzyć? Bo powiem wam tak, XE mi pokazał Red Bulla jagodowego i się w nim zakochałem. Red Bull jagodowy. Ten jest przepyszny, kurwa, jest ten Red Bull jagodowy. Mega dobry jest. Czerwony najlepszy, a dostałem czerwonego. Dostałem, znaczy mam tak. Mam całą zgrzewkę żółtego, mam oczywiście klasycznego, no bo klasyczny to klasyczny. I mam jeszcze tak, mam arbuz i owoc kaktusa. To co, czerwony powinienem spróbować najpierw, tak? A no i patrzcie, to jeszcze, tak mogę wam pokazać. Tak o. Po 6 dzików takich. I po 6 takich. Więc na pewno spragnienia niepidolne, nie? To na pewno. Dobra, to czekajcie, zaraz przetestuję w takim bądź razie tego czerwonego, uwaga. Pachnie jak Monster. Pachnie jak Monster arbuzowy, ten watermelon, ten super fuel. Ale smakuje o wiele lepiej. Smakuje o wiele lepiej niż ten Monster. W ogóle Monster, moim zdaniem, to jest taki magnes na siki. Jak na... bardzo dobry jest ten Red Bull. Moim zdaniem, Monster jest mega magnesem na siki. Jak pijesz Monstera, to praktycznie instant chce ci się szczać. Ale nie tak szczać, tak po prostu szczać. Chcesz zrobić Niagarę. Wiesz o co chodzi? Od razu, tak wiesz, że to nie jest jakiś taki mały, pojedynczy wyskok do toalety. Nie, to jest instant, a wiesz, mega moc szczania, nie? Wiesz o co chodzi? Ej, dobra, już się utrzymuje, tak mi się wydaje. Ta taśma całkiem... Nie powinno to tak kurwa klekotać. Nie powinno to tak kurwa klekotać, dlatego zabezpieczymy jeszcze tutaj od dołu jednym i dwoma na górze i powinno być git. Znalazłeś karton Red Bulla czerwonego, bo nigdzie go nie ma. W jakim sklepie znalazłem karton Red Bulla czerwonego? Ale nie mam czerwonego. Znaczy ja generalnie tego nie mówię, tego nie w sklepie, bo to Bartek na chacie miał i mi po prostu dał. Zajebista ta taśma. Ja jestem fanem taśmy brązowej, tej takiej. Bo taką taśmę ja zawsze kupuję na poczcie. Jak jakieś paczki wysyłam, czy coś. To taką jedną tą taśmę kupuję i ona zawsze mi mega długo służy. Tylko czasami ją zgubię, bo jestem kretynem jeba. I... Dobra, będzie klekotało? Kurwa, dalej klekocze, co za ścierwo jebane. Znaczy,
wbitane, bo to i tak będzie wisiało na ścianie, nie? A gdzie było wbite? Chyba tam. Dobra, zaraz ogarniemy. Zaraz ogarniemy. Co robię mu Xena? Byłem u Xena i ogarniałem mu jego nowy setup komputerowy. Nie będę jeszcze likował, jak on wygląda, bo mamy... To zdjęcie jest przygotowane na jakby post... post na Instagrama, ale możecie zobaczyć, jak wygląda jego kadr informatyk. Znaczy nie, no ja mu powiedziałem, co ma kupić i tak dalej. Ja generalnie robiłem u niego to, co lubię najbardziej, czyli lubię układać setupy komputerowe. Jak spojrzycie sobie, czekajcie, jego setup, czekajcie, transmisja archiwalna. Jego setup, tak jak może kojarzycie, może nie, wcześniej wyglądał, on dał gdzieś tutaj full cam. Znaczy jego, może inaczej, jego kadr, a raczej może tak, inaczej, jakościowo to się w ogóle zmieniło, o, jakościowo to się zmieniło, patrz widzu, patrz. Wcześniej to wyglądało tak o, co nie, wcześniej to wyglądało tak o, w nawiasie jak gówno, a potem przyszedłem ja, dotknąłem swoim magicznym dotykiem Midasa i teraz to wygląda kurwa tak o, no... Niebo a ziemia, tak? Niebo a ziemia. Nie dość, że się zmieniło audio, to jeszcze się... Znaczy, nie dość, że się zmieniło wideo, to jeszcze zmieniło się u niego audio. No generalnie widać, że to ja robiłem, tak? Skromnym będąc, widać, że to ja tutaj dotknąłem, kurwa, paluskiem. Ale no ja mega lubię, mega układać setupy. Także jeżeli macie jakiegoś streamera, który bardzo potrzebuje pomocy z setupem i ma odłożone około 10 koła, to ja z przyjemnością, mu pomogę. A nie, ale nie 10 koła, że dla mnie, tylko że 10 koła kosztują wszystkie komponenty, które są potrzebne, żeby wejść na taki level, że tak powiem, tak? Wiesz, o co chodzi, mordeszko? Bo tutaj samo biurko u niego kosztowało, znaczy no tyle samo co moje, no bo to jest ten IKEA Upsper, nie? Kosztowało ile? 2600 chyba. Więc tak, jak macie wolny budżecik, to... Kurwa, nie, no to się będzie klekotało, no ale obraz teraz wygląda tak. Trzyma się, to najważniejsze. Tylko czekaj, tutaj muszę przyciąć ten kabelek, znaczy tą tasiemkę, bo taka bardzo nieładnie to wygląda, no. Może ja tak po prostu tu... Nie no, muszę to uciąć, ale tymi nożyczkami się nie da. Gdzie jest mój nóż do taśmy? Co ja robię z tym? Naprawiam, bo ostatnio, jakiś czas temu na streamie, to wzięło, upadło i się kurwało. Znaczy to, nie wiem jak to się stało, ja chyba w blat czy coś, jako już wiadomo, że jako już wiecie, że jestem mega siłaczem, to uderzyłem w blat i tak uderzyłem, że aż obraz spadł ze ściany i spadł i się rozjebał. Ale to w tej chwili go fiksnąłem i teraz jeszcze musimy tylko zrobić jedną rzecz, a jest to przystosowanie obrazu do wisienia. Tak, jest na wisienie. Co my musimy zrobić? Słuchajcie, musimy wziąć... Myślicie, że metalową końcówką przykurwić, czy nie? Chuj, może metalowa zadziała. Może metalowa zadziała. Gwóźdź, młotek, tamta ściana. Let's see. Ej. Odnoszę wrażenie, że to jest za długi jest ten kurwa. Za długie to jest. Odnoszę takie kurwa wrażenie, że to jest za długie. W sensie za długi gwóźdź mam. Myślicie, że to będzie wisiało? Ty no kurwa wisi, ale jest krzywo teraz. W sensie, że góra jest wyżej niż dół. To widzicie po cieniu, co nie? Widzisz cień? Widzisz? Cień pokazuje, że tu bardziej dotyka ściany, a tu mniej. Mam za długi kurwa gwóźdź. Czekajcie, idę po krótszy gwóźdź. Wbij to jeszcze bardziej? Nie no nie, no właśnie. Właśnie bardziej tego nie wbiję, bo u mnie problem z moim mieszkaniem jest taki, że tu są ściany nośne i... O. Ten gwóźdź chyba będzie idealny. Powinien być idealny. Polska budowlanka. Na jak? Dobra, to czekaj, to musimy ściągnąć. To wyciągnąć. O kurwa, ale odjebałem. Gwóźdź wygiąłem. No cóż, życie. Gwóźdź się wygiął, no. Cóż. O. Git. Mam nadzieję, że nikogo nie wkurwiam tym napierdalaniem. I teraz tak, to teraz nakładam tu i wypiszecie pokcząp. No! No i zobacz, haha, ale mistrz, no i kurwa, nie no, widzisz Oliwia, jak my zamieszkamy razem, to ja normalnie będę kurwa budowlańcem, nie? ja się zajmuję budową domu naszego, ok? No, ale mistrz,
jak pierdniesz biurko i nie spadnie, to znaczy, że się trzyma. Masz rację, wariacie, ale wolę teraz nie napierdalać biurko tak dla czystego testa. Ale mogę przykuć tak z parę razy tak w ścianę na przykład, czekaj. Ty, no niby siedzi. Niby siedzi. Na razie jest okej. Okay. Na razie siedzi, także możemy triumfalnie łyknąć. Możemy triumfalnie łyknąć. O, najpierw wy sobie golnijcie, kurwa. Dupnij sobie Red Bullka. Ja też sobie dupnę. No i klasonia. No i teraz, no i pięknie. Brakowało mi tego obrazu tutaj. Od razu jakoś tak pełniej. Ale wiecie co? Mam tutaj jeszcze w ścianie jedną wbitą taką, kurwa, taki hak. I nie wiem, co na nim powiesić. O, tutaj mam taki jeden hak. I on tu jest od praktycznie zawsze. I nie wiem, co na nim powiesić. On jest taki, no, całkiem dużawy. To jest kozaka hejterów, trzeba. Coś na niego można by dać. Matix, podkreślenie i like, subskrybuje 5 miesięcy. Witam, kierowniku. Witam, szefie, witam cię również. Dziękuję ci bardzo, dzięki wielkie, Matix i like za premika. Dzięki wielkie, szefie. Leda Valorant tam wstaw. Brzmi to jak jakiś koncept, widzowie, bo ostatnio, wiecie co chciałem zrobić? Chciałem przeprowadzić projekt pod tytułem Uszczuplenie kadru, czyli chciałem wyjebać Led Valorant za mnie, bo ja go rzadko kiedy aż tak używam, a za bardzo... Właśnie, wiecie, że napisał do mnie Valorant i będę z niej mały projekcik robił jeszcze w ten weekend? No, ale to się dowiecie na dniach, nie chcę wam nic spoilerować. Więc tak, to na pewno myślałem, czy zdjąć i myślałem, czy nie zabrać tych samochodzików Lego po prostu tam i żeby ten kadr był lekko uszczuplony, bo jakoś tak... Duże rzeczy mam naraz. Powieść Wunderbauma, a ja takiego Wunderbauma w aucie mam. Ale jeżeli chodzi, nawet ja nie wiem, no bo akurat jeżeli chodzi o ciebie, to jest, nie, to nie jest gigaprojekt. Małą tylko taką rzecz będziemy robić z Riotem. Dokładnie Riot Valorant, ale nie chcę wam mówić, bo to taka malutka rzecz. Nie jest to jakiś taki wow, mega potężna rzecz, żeby powiedzieć, o kurwa, ale też jednocześnie na przykład Oliwii nie powiedziałem, bo może się uda ogarnąć niespodziankę dla niej związaną z Valorantem, więc nie chcę tam za bardzo spoilerować. Co jeszcze chciałem wam powiedzieć? Chciałem was zapytać. Co się stało z popem? Kiedy Valorant? Wydaje mi się, że prawdopodobnie dzisiaj będzie Valorant, bo nie wiem, bo wydaje mi się, że zostało nam jakieś dwie, może półtorej godziny gry w Residenta i potem jak skończymy Residenta, to pogramy Valoranta. Tak mi się wydaje. Za zdjęcie dupy, ale w jakim sensie, że na przykład wysłał im góra i tam na przykład była dupa? A skropek? W sensie, że ASCII? Za to można bana do... A nie, można! Kiedyś... Boże, jak się nazywał ten z Polsatu? Na M. Maguire. Maguire kiedyś dostał chyba bana za to. Tylko, że on chyba Among Usa z Kutasem wstawił. Bez skitu, zapomniałem, że za coś takiego można bana dostać. A na ile on takiego bana dostał? Na 3 dni? Czy to... Za ile to jest? 3 dni?! Ej, mega skamidło, tak szczerze. 3 dni za coś takiego? Ale to, nie wiem, mnie i tak osobiście, jak mówimy o Twitch banach, to i tak mnie najbardziej, w pewnym sensie... Czekajcie, bo chciałem, żeby to było niewidoczne. O, pozdrawiam cię, Dubian. Mnie i tak chyba najbardziej zbulwersował ban... chyba Bandury, tak mi się wydaje. Że chłop, który jest zakontraktowany z Twitchem, gdzie Twitch ma wszystkie jego dane... mu bana za napisanie mam 12 lat. Nie wiem, nie rozumiem czegoś takiego. Nie powinno być coś nie powinno dojść do takiej sytuacji, że partner Twitcha dostaje bana za coś takiego. No nie powinno, kurwa, być takich sytuacji. Tak po prostu, no bo to jest, jak to mówił Tiger Bonzo, śmieszne. Śmiech na sali wręcz, no. Śmiech na sali. Żeby za coś takiego banicję dostawać, no. Czekajcie, jeszcze spakujemy od razu plecaczek. Sala na śmiechu, a trochę ta. To automat? No to automat jest, ale automat nie powinien strzelać do partnerów, no. 2 złote ci mogę dać. 5. Ale chciałeś 2. Ale daj 3. Darycz 3K rzuca 5 złotych. Jak tak ci to idzie, to podlecisz pomalować mi ściany w pokoju? Tak, podlecę, wariaciku. Tak, podlecę. Dzięki wielkie za piątala. Czekaj, żeby mi się nie... Bo teraz. Plecak do IRL? Nie, no nie. Super platforma. Widzę, że to jest tweet Dextero i wydaje mi się, że to jest ten tweet, że ta typiarka, co potrąciła psa, przerzuciła się na Twitcha, tak? No, przepraszam, na Kika. To jest ten tweet? Nie wiem, ja generalnie nie rozumiem, czemu generalnie Dextero, kurwa, ją reklamuje jakby, bo to jest legitna reklama czegoś takiego, nie? W sensie tej streamerki. Nie rozumiem tego, czemu oni piszą w ogóle tweety o niej. Nie rozumiem tego fest. Pomóż mi zrobić git setupik. Co znaczy git? Jaki masz budżet, mordo?
Bo ja osobiście, jeżeli ktoś ma w chuj pieniędzy i chce sobie odpierdolić mega setup, to ja zawsze będę polecał jeden setup, a tym setupem jest po prostu mój setup. Uważam, że to jest taki kurwa sufit basically, jeżeli chodzi o jakość, no. Nie da się lepszego setupu zrobić w pewnym sensie. Jeżeli chodzi o streaming oczywiście, tak? Mam na myśli. Ja powinienem zrobić taką listę w sumie ewentualnie. Że jak ktoś chce taki 1:1 setup, to ja bym musiałbym... Ej, w sumie? Myślicie, żeby nie zostać takim kurwa pomagaczem dla streamerów też? Ogarniaczem streamerów? W sumie spoko by to było. Tylko musiałbym przygotować jakiś taki koszyk na Amazonie czy na czymś tam. Bo to jest tak, czekaj. Sorry za ten biały napierdalacz po oczach. Zrobię to mniejsze. O. No to musisz tak. Od samych podstaw, biurko z 2600, oświetlenie 1300, monitory zapewne ten ktoś ma dwa, aparat 1600, obiektyw 1800, zasilanie to jest około 200 powiedzmy. Stream Decka większość ludzi ma, LEDy to jest 189 zł, czekajcie, myślę. Ramię, Elgato, Wawę, Arm, Mitz, Love to jest 399 i High na aparat to jest ta sama cena. A przedłużacz najlepiej, żeby miał najlepiej 8, przepraszam, 6 gniazdek. To jest około stówki, taki porządniejszy. Fajnie jeszcze, jakby miał na przykład slot USB. No i to jest chyba tyle w sumie, no. A nie, Elgato, Camlink. Po ile teraz chodzi Camlink? No to około 500. No i z tym teraz robisz basically cały setup już, nie? Tak mi się wydaje. Chyba nic na tej liście nie brakuje. Tak mi się nie wydaje, że wyceniasz, czy widzowie najdroższy. Taki najlepszy, to co teraz tutaj pokazuję, to jest jak zrobić najlepszy setup, to jest przy nie jakiś mega kosztach, mi się wydaje. Bo na przykład ten aparat i obiektyw to jest relatywnie... Ktoś teraz może powiedzieć, że mi odjebał od kaski, ale to jest relatywnie mało za to, jak dobrą jakość możesz mieć na streamie, tak po prostu w tej cenie. Bo jak siedzicie w świecie aparatów i szkieł, to wiecie, że no, że to są małe pieniądze, nie? Bo niektóre obiektywy to kosztują po 15 tysięcy, więc no, nie przy mega kosztach. No 2600 dla streamera to nie są duże pieniądze, uwierz mi. To jest tak zwany wydatek konieczny, że tak powiem. Bo na przykład XN bardzo chciał, żeby to biurko było podnoszone, tylko dlatego, że po prostu chciałby też streamować na stojąco, ewentualnie nagrywać filmy na stojąco, więc na przykład takie biurko. No bo jeżeli nie chcesz elektronicznego podnoszonego biurka, no to oczywiście, że ty kurwa z 2600 zrobisz, nie wiem, kurwa 600 zł? To jest taki koszyk, inaczej, to co tutaj pokazuję, to jest taki koszyk, który jak to kupisz, to basically nie zmieniasz setupu już przez najbliższe 5, 10 nawet może lat. Możesz, no serio, bo to jest taki setup, że tego nie zmienisz przez, o Jezus, w chuj czasu, naprawdę, nic tutaj nie będziesz zmieniał praktycznie, no bo co tu niby zmienisz na przestrzeni czasu? Nie wiem, LEDy mogą ci się rozkurwić prędzej, bo nie wiem ile one mają żywotności. To jest taki setup, że kupujesz raz i masz mega wyjebane na bardzo długi czas.